Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym nagraniu zapraszam Was na demonstrację jednej z wielu aplikacji tzw. ATC, czyli Air Traffic Control, czyli mówiąc po polsku kontrola ruchu powietrznego. Są to aplikacje umożliwiające nam słuchanie kontrolerów, pilotów, wież lotniskowych, także obsługi naziemnej lotniskowej. Dlaczego dzisiaj o tym? Może jeszcze tak trochę w klimacie wakacyjnym sam, gdy będąc małym żydącym jeździłem na wakacje, akurat miałem taką sytuację, że zatrzymywaliśmy się na kempingu, gdzie na posesji obok mieszkał krótkofalarz, który wtedy nasłuchiwał sobie właśnie wieży pobliskiego lotniska, jak rozmawiają z nią piloty, że to było oczywiście jeszcze w latach 80. to większość tej komunikacji odbywała się w języku polskim, więc też mogłem sobie posłuchać, jak to wygląda i zawsze mnie to fascynowało, jak ten ruch wygląda, jak te samoloty zlatują się z całego świata, ludzie wylatują. Było to takie trochę okno na świat. Zawsze mnie to fascynowało, podobnie jak później krótkofalarstwo, ale to jest zupełnie inna bajka. Dziś nie musimy być wcale krótkofalarzami, możemy sobie uruchomić jedną z aplikacji typu ATC. Ja dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować aplikację, która się nazywa Live ATC. W tym momencie uruchomiłem. Aplikacja jest w języku angielskim, ale jest bardzo prosta. Zaraz Wam zademonstruję, jak ona działa. Może zademonstrujmy, zacznijmy od przejścia sobie przez ekran i zobaczycie, jak tu jest mało opcji. Przede wszystkim mamy ustawienia. Szare, przycisk, faworyta, udostępnianie, przycisk. Favorite, ulubione, stacje, tutaj sobie tym przyciskiem dodajemy częstotliwości, poszczególne wieże, lotniska, dodajemy do listy ulubionych. Przycisk. Mamy przycisk wyszukiwania, jakbyśmy chcieli wyszukiwać. Wyszukiwać możemy sobie lotniska albo poprzez nazwy miejscowości typu Warszawa, Kraków, czy możemy sobie wyszukiwać przez kody lotnisk WAW dla WAW dla Warszawy, KTW dla Katowic, czy nie wiem, HEL dla Helsinek i lotniska Vanta. Co tu mamy dalej? Mamy tutaj podane potem częstotliwości, a właściwie nazwę danej częstotliwości. Słyszymy, tutaj mamy między innymi, to już jest skrót, Katowice, wieża, podejście. Możemy sobie w te informacje też kliknąć, klikając tutaj w frequencies, czyli w częstotliwości. Mamy tutaj przycisk jeszcze wcześniej diagramu. W to nie klikam, bo to jest jak gdyby graficzne odwzorowanie lotniska, to nie ma dla nas większego znaczenia. Ale frequencies, jeśli sobie klikniemy w to, bo nie wiemy na przykład, co tam ten skrót oznaczał, taka nazwa dziwna, skomplikowana dla danego lotniska, to tu proszę, możemy sobie zobaczyć, mamy nagłówek frequencies. Katowice Tower 129 250. Częstotliwość podaną, Katowice Tower, czyli wieża lotniska w Katowicach oraz Kraków Approach 135 400. Kraków Approach, czyli na jednej częstotliwości, właściwie na jednym kanale możemy sobie posłuchać lotniska wieży w Katowicach, która naprowadza pilotów do podejścia na lotnisko w Krakowie. Klikamy sobie tutaj done, czyli gotowe, żeby wrócić. Przycisk. I wracamy dalej. Co my tutaj mamy jeszcze na naszym ekranie? Wix radar, po częstotliwościach, idąc gestem palca w prawo, Wix radar, mamy Wix radar. Jak tu sobie klikniecie, to na tych większych lotniskach, bardziej popularnych, będziecie mieli informacje pogodowe dla danej lokalizacji. Tutaj dla polskich lotnisk tego nie ma, to nie działa. Play, przycisk. Mamy tutaj przycisk play, który zaraz sobie klikniemy. A AirPlay, przycisk. Mamy AirPlay, oczywiście możemy sobie wyrzucić sygnał audio na głośniki. Tutaj właśnie nie polecam tak naprawdę, bo najlepiej słucha się tych wszystkich komunikatów na słuchawkach, a o tym za chwilkę. Elapsed time, 12 w nocy. Mamy czas, ile trwa nasz nasłuch. Channel status, up. Jaki mamy status danego kanału, zero. Ile osób nasłuchuje na danym kanale, bo są kanały, na których po kilkadziesiąt, czasami kilkaset osób jednocześnie słucha danego lotniska, ale to już są takie większe lotniska albo kontrola naziemna,
może pokażę Wam potem taką jedną kontrolę. I tu mamy przycisk na samym dole do zmiany kanału, na którym sobie nasłuchujemy. Dobra, więc zacznijmy od tego, że ja teraz uruchomię nasłuch tego lotniska w wieży właściwie w Katowicach i podejścia do Krakowa. Uwaga, bo może być głośno, bo niestety tutaj nie jestem w stanie ściszyć Wam tego audio, które pójdzie z głośników. Także ja włączam i uwaga, bo może być od razu coś słychać. Słyszymy loading, czyli załadowywany jest kanał. I jak zmieni nam się play na stop, przycisk in progress. Tu mamy in progress, czyli jesteśmy w trakcie podłączania się do kanału. Stop. I już mamy w tym momencie stop, czyli kanał działa. Nasłuchujemy, jest w tym momencie absolutna cisza, bo tutaj te lotniska nie są zbyt duże, więc jak gdyby w kółko nie słychać cały czas, że ktoś coś mówi. No ale jednak od czasu do czasu coś słychać. Ja też nie chciałem włączać takiego lotniska, gdzie cały czas coś by nas zagłuszało. Oczywiście większość komunikatów jest w języku angielskim. Jeszcze sobie sprawdzę. Airplay. Elapsytkime 12:00 w nocy i 33 sekundy. Dobra, czas nam leci. Elapsytkime 12:00 w nocy i 36 sekund. Dobra, czyli mamy cały czas nasłuch. Normalnie, gdy będziecie się bawić tą aplikacją, możecie sobie zablokować ekran, tak żeby nie marnować baterii. Audio normalnie będzie szło na głośniki i nie wiem, czy tam na słuchawki. Bo właśnie, dlaczego słuchać na słuchawkach? Lepiej słuchać na słuchawkach, ponieważ... Tower Empire 1-0-7-7-8-2-0, we're fully ready and requested ready message. Enter 1077, sending ready. Okej, okay, mamy przygotowanie tutaj do startu, więc słyszeliście komunikaty po angielsku, wieża również odzywa się po angielsku, ale jakość tych połączeń, w tym momencie pilot jest jeszcze na ziemi, więc jak gdyby słychać go bardzo dobrze, ale w momencie, gdy pilot będzie w powietrzu, gdy słychać huk silników, no to niestety często ta jakość tych połączeń jest kiepska. Też oczywiście jakość tych informacji przekazywanych tutaj do kanału, ten sygnał też jest jak gdyby zubażany, to nie jest jego największa jakość, tak jakbyście sami robili nasłuch na odpowiednim radiu, więc też z tego powodu lepiej korzystać ze słuchawek. Zwrócicie uwagę, tutaj za chwilę jak będzie mniej rozmów, no to spróbujemy zobaczyć, co na jakimś innym lotnisku, może większym, przełączę się tak, żebyście mieli okazję posłuchać, jak to brzmi, bo tutaj teraz mniej się dzieje, też mamy za oknem burzę, więc wydaje mi się, że też część ruchu może być w ogóle nad Krakowem na holdingu, czyli samoloty będą sobie krążyć w oczekiwaniu na lepsze warunki, jeśli nie będą przekierowywane na inne lotniska, tylko w tym momencie jest burza nad całą południową Polską, więc nie wiem, co z tego wyjdzie, dlatego też wybrałem ten, a nie inny kanał, bo byłem ciekaw, czy coś tutaj się dowiemy, ale na razie jest absolutna, kompletna cisza, więc nic się nie dzieje. Normalnie pojawiają się tutaj też, ponieważ nagrywam tego vloga w niedzielę do południa, o tej porze bardzo często wieża kontaktuje się z tak zwanymi jumperami, czyli samolotami wyrzucającymi skoczków, spadochroniarzy. Oni latają na niższym pułapie, a też komunikacja z nimi odbywa się w języku polskim, więc też możecie sobie tego posłuchać, jeśli nie znacie języka angielskiego. No dobra, nie mamy tutaj za bardzo... Stop, wujk radar, stop. W tym momencie przycisk. Nikt nie nawija, no to może stop. Ćwiczebnie przycisk. Zatrzymajmy plane. Ten plane. Kanał i pokażę Wam, panel status. Jak możemy wybrać sobie inny kanał. Wybieramy zmień kanał. U dołu ekranu, przypominam. I teraz mamy do wyboru, tutaj jak gdyby od razu wskoczyło mi na ulubione, ale w lewym górnym rogu mamy przycisk wróć. Jeśli ja ten channels wróć kliknę, to wrócę do okna takiego, gdzie mam możliwość wyboru najróżniejszych częstotliwości. I mamy tutaj domyślnie Stany Zjednoczone. Możemy wybierać przez poszczególne kraje, mamy całą listę sortowania. Top 50, przycisk. Top 50 są to lotniska, czy lokalizacje, bo nie zawsze są to lotniska, które w tym momencie są najczęściej, czy najbardziej oblegane przez osoby słuchające, czy to właśnie stacji kontroli
naziemnej kontroli, czy lotnisk, czy obsługi naziemnej. Tutaj tak naprawdę od preferencji słuchaczy się to zmienia dość dynamicznie. HF Oceanic. Mamy potem tutaj różne obszary. S, ARTTC, Center, Narby. I mamy też Nearby, czyli możemy sobie tutaj kliknąć i wybrać te lotniska, które znajdują się w naszej bezpośredniej okolicy czy bliskości. Przy czym też nie będą to wszystkie lotniska, tylko te, które znajdują się w bazie. Czyli na przykład tutaj w mojej okolicy ja mam lotnisko najbliżej, teoretycznie Katowice-Pyrzowice, ale niezależnie od tego mam jeszcze kilka innych lotnisk. Muchowiec pod Katowicami, Gliwice, to są też bardzo blisko leżące lotniska, ale ich tutaj nie ma, ponieważ no, nie wszystkie lotniska są w tych aplikacjach, ale ta aplikacja Live ATC, ona po prostu posiada tych polskich lotnisk, z tego co mi wiadomo, najwięcej. Kiedyś, gdy robiłem taki research, no to przeszukiwałem, sprawdzałem różne aplikacje, no to tu mi wyszło, że ta aplikacja ma najbogatszą bazę. Favorites. No i mamy ulubione też. I wyszukiwanie, tak jak wam mówiłem, też to wyszukiwanie, które gdzieś tam mamy dostępne na ekranie poszczególnych kanałów. Jeśli kliknę sobie w ten ulubione, to wracamy do tych częstotliwości, które mieliśmy. Okej, no i może tutaj mamy kontrolę naziemną na zbliżaniu do lotniska JFK w Nowym Jorku. Tam jest dość duży ruch. Zawsze to ja to sobie kliknę w tym momencie. EPKT Delivery, KJF Kagle Endo, KJF Kagle Endo, Kośnik, EPKT, KJF Kagle Endo, KJF Kagle Endo, Kośnik, EPKT Delivery, KJF Kagle Endo, Kośnik, TWR, KJF Kagle Endo, EPKT Delivery, Kośnik, KJF Kagle Endo, Countries, wybrać USA, z Handels, Cancel, przycisk, Countries, Top 50, gdzie mamy to? Top 50 i zobaczmy, co KJF Kagle Endo, Kośnik, TWR, Lista NES, 69, 60, 70 prawie słuchających, KJF Kagle Endo, Kośnik, TWR, Lista NES, tutaj sobie klikam i zobaczmy. 50%. Regula. Wielkie Airplay. Wielkie R. Wielkie L. Stop. Przycisk. Dobra. Już powinniśmy mieć nasłuch. Zobaczymy, czy ktoś nam tutaj się odezwie. Tu czasami jest tak duży ruch, że włącza się kontrola zarówno na lewym, jak i prawym kanale. Po prostu oni obsługują kilka kanałów komunikacyjnych na różnych częstotliwościach i wtedy mamy odsłuch na lewym i na prawym uchu. Ta aplikacja też w ustawieniach umożliwia takie dobranie sygnału, że jeśli mamy czy ochotę posłuchać kilku stacji, albo na przykład mamy wieżę i słuchamy sobie podejścia do lotniska, a jednocześnie chcemy posłuchać obsługi naziemnej, to też możemy sobie tak w tej aplikacji to ustawić, że z danego lotniska na jednym uchu będziemy mieli właśnie wieżę, czy tam podejście, albo a na drugim uchu właśnie obsługę wielkie naziemną. Wielkie R, Airplay, wielkie R, 50%. Wielkie R, Elapsed Time, 12.01 w nocy i 8 sekund. No nie wielkie by, 50, wielkie Airplay, wielkie R, wielkie L, cisza jest. Stop, przycisk. WX Radar, przycisk. Stop, przycisk. Nie wiem czemu. Jeszcze raz zatrzymamy play. I puścimy play. WX Radar, play, przycisk. Loading, wygaszony. Na prawym kanale. I tutaj mamy taką kontrolę zbliżania, to jest ground monitor, gdzie po prostu mamy naprowadzanie na lotnisko JFK na 10 mil przed lotniskiem. Kontrolę nad samolotami podchodzącymi do lądowania przejmuje wtedy już samo lotnisko, bo tutaj już funkcjonują zupełnie inne procedury. Czemu wam to pokazuję? Pokazuję wam to dlatego, że znam kilka osób, w tym ku mojemu zdumieniu moją małżonkę, które bardzo lubią słuchać sobie takiego ruchu lotniczego. Co więcej, doszły już do takiej wprawy, że na przykład stosunkowo niedawno leciałem za granicę ze znajomym i czekamy na lotnisku, spóźnia nam się samolot. Wysłałem do Ali właśnie SMS-a, że będziemy mieli spóźniony lot. A chwilę później dostaję od Ali iMessage, że... Yeah,
że nasz samolot Air Dolomiti właśnie podchodzi do lądowania i będzie tam za chwileczkę będziemy boardingowani. Tak więc ma tutaj Alicja bardzo duże doświadczenie i czasami po prostu lubi sobie włączyć, jak robi jakieś tam inne rzeczy domowe, żeby gdzieś tam ta wieża tutaj katowicka głównie, bo z tego co wiem, to słucha właśnie też Katowic i podejścia do Krakowa, żeby gdzieś tam sobie w tle brzęczała i czasami właśnie słucha sobie, co się dzieje nad naszymi głowami. To pewnie też bierze się stąd, że mieszkamy na ścieżce podejścia albo odejścia od lotniska, w zależności z której strony wieje wiatr i jak startują i lądują samoloty, ale właśnie do lotniska katowickiego, więc u nas często samoloty nie tylko słychać za oknem, ale też słychać pilotów, jak sobie rozmawiają z kokpitu razem z wieżą naszą tutaj katowicką. Więc myślę, że tyle z mojej strony. Chciałem wam zademonstrować taką aplikację. Jest to coś innego, nie tylko dostępnego, choć patrzyłem tutaj pod kątem dostępności właśnie dla VoiceOver. Kiedyś przejrzałem sporo tego typu aplikacji i część, nawet jak miała większe bazy lotnisk, no to była mniej dostępna, stąd też właśnie propozycja tej aplikacji Live ATC, Live ATC. Link oczywiście znajdziecie pod nagraniem oraz w mojej szufladzie. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby żadne nowości wam nie umknęły. I cóż, bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych nagrań z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.